Angelika czy Little Monster? Jak się do ciebie zwracać? W sumie można do mnie mówić i Angelika, i Little Monster, ale znajomi i moi obserwatorzy w sumie mówią na mnie Angelika. To kiedy się pojawił Mały Potwór w takim razie? W sumie pojawił się, od tego się zaczęło. Zakładałam na początku, miałam fotobloga, potem założyłam kanał na YouTubie i właśnie poszukiwałam jakieś nazwy. No i że byłam wielką, właściwie nadal jestem wielką fanką Lady Gagi, a ona swoich fanów nazywa Little Monsters, to powstało Little Monster. Lady Gagi czy Justina Biebera? Zaczęło się od Lady Gagi, ona była moją pierwszą idolką, ale w tej chwili no chyba wszyscy wiedzą, że Justin Bieber to moja miłość. Miłość taka platoniczna, jak rozumiem. No tak, ale ostatnio miałam okazję go spotkać, nawet mi się przedstawił, także uważam, że to taki sukces po tylu latach tak naprawdę wspierania go. Czyli ty jesteś taką reprezentantką fanów Justina Biebera u nas w Polsce? Trochę tak jest, że ludzie też tak mówią, że jestem taką reprezentantką fanów Justina. Właśnie w Polsce też dużo osób mnie z tego kojarzy i to jest w sumie fajne. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie jak ktoś myśli o mnie, myśli też od razu o Justinie. Little Monster 96, to znaczy, że to jest data twojego urodzenia, 96 rok? Jakby ta liczba w moim niku jest troszeczkę zmyłką. Ja jestem rocznik 98. To 96 powstało przez przypadek, dlatego że kiedy zaczynałam swoją przygodę właśnie z YouTube'em, to potrzebowałam jakiejś nazwy, akurat samo Little Monster było zajęte, więc stwierdziłam, że dodam coś. No i akurat wtedy mi się strasznie marzyło, żeby mieć 16 lat, a rocznik 96 miał 16 lat, więc dam to 96. Nie sądziłam w sumie, że mi się uda i że potem ludzie będą mnie z tym kojarzyć. Tak to dałabym sobie to 98, bo dużo osób przez to myśli, że jestem starsza, no ale już tak zostało. Osiągnęłaś ogromny sukces, za chwilę wylądujesz na internetowym okładce Vive. Myślałaś o tym kiedyś, o tym momencie, że będziemy tu siedzieć, że tak będzie? Nigdy nie spodziewałam się w sumie, że przez to, że zaczęłam sobie nagrywać na YouTubie o modzie, o podróżach, że będę w tym miejscu, w którym jestem teraz, że tyle rzeczy będzie się u mnie działo tak naprawdę codziennie. Dzieją się niesamowite rzeczy, moje życie zmieniło się strasznie. I jestem strasznie szczęśliwa, że tak to się wszystko potoczyło. Jak to jest mówić do milionów ludzi w mediach społecznościowych? Do mnie to chyba nie dociera, że mam taki ogromny zasięg. Tak naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić tego, że obserwujemy ponad 1 200 000 osób i nie wiem, nawet no nie potrafię sobie wyobrazić takiej liczby osób przede mną. Słuchaj, a jak długo znasz magazyn Vive? O, magazyn Vive znam od bardzo dawna. Tak naprawdę kojarzę go od zawsze, no nie wiem od którego momentu, ale rzeczywiście jest to jeden z magazynów, który dobrze znam. A znasz stronę Vive.pl? Znam stronę Vive.pl. Słuchaj, ale my jesteśmy w tym internecie, jako Vive.pl, bardzo młodzi jeszcze. Jakbyś miała nam takie 3 złote rady dać, co jest ważne w internecie, w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, to co byś nam nakazała, co powinniśmy robić? Ja przede wszystkim zawsze mówię, że trzeba być prawdziwym, trzeba być sobą, nie można udawać nikogo, bo ludzie od razu to zobaczą, jak się jest zakłamanym. I myślę, że to jest najważniejsze. I żeby być też systematycznym w tym, co się robi, bo ludzie nie lubią długo czekać. Ja tak mam, że jak zapomnę wstawić film, to wszyscy krzyczą, więc lepiej być systematycznym. Najprzyjemniejsza rzecz, jaką sobie przeczytałaś w internecie? Najprzyjemniejsza? Każda wiadomość, jak ludzie piszą mi, że dzięki mnie zaczęli wierzyć w swoje marzenia. To mnie zawsze bardzo cieszy, że ludzie piszą, że dzięki mnie, dzięki temu, że mi się udało tak naprawdę zwykłej dziewczynie w wieku 19 lat spełnić swoje wszystkie największe marzenia, to zawsze mnie to mega cieszy i nigdy nie myślałam, że będę miała taki wpływ na ludzi. A jakieś takie marzenie, które jest jeszcze przed tobą, niespełnione? No poza Justinem Bieberem, którego rękę już uścisnęłaś. Tak, poza Justinem Bieberem, kurczę, mam dużo marzeń tak naprawdę, ale jeśli mam być szczera, to te 3 największe w moim życiu już się spełniły. I teraz muszę wymyślić takie nowe, do których będę dążyć. Mam dużo mniejszych marzeń, ale te najważniejsze już spełnione. A zgadzasz się z taką zasadą, że marzenia się spełnia, a nie się spełniają? Tak, zgadzam się z tym. Marzenia się spełnia, zdecydowanie trzeba coś robić w tym kierunku. No ja też nie siedziałam, że tak powiem, w miejscu, tylko dążyłam do tego, żeby mi się udało. Zrobiłam coś, dzięki czemu w tej chwili mam to wszystko się dzieje. No i nikt mi tego nie dał od tak. A czego życzyć Vive.pl na nowej drodze życia? Życzyć, żeby się udawało, żeby wszystko szło tak, jak będziecie tego chcieli, no i żeby coraz więcej ludzi było z wami. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Ekstra.